pani to się zawsze musi coś przytrafić, naprawdę. No ale auto ma pani fajne, wiatr we włosach. No tylko przez chwilę był, a jak zaczęło padać, to szybko kapelusz i tutaj jak najszybciej zajechałam, żeby mnie całkiem nie zmoczyło. No ale jest pani pomysłowa, bo pani wiedziała, gdzie wjechać, elegancko się pani ustawiła, zadbała pani o nas albo o auto. O siebie, o was, o wszystko. Nie jest w stanie pani jechać bez dachu, w deszczu, kabrioletem, no to wszyscy wiedzą. Awarii uległ Peugeot 206 CC z 2001 roku. Pojazd posiada silnik o pojemności 1,6 litra oraz mocy 109 koni mechanicznych. Jeżeli pisze, to znaczy, że sam przełącznik w sobie reaguje. Tak. Znaczy, że tutaj prąd mamy, no to jedno sprawdzanie nam odeszło. Wszystko działa teoretycznie, elektrycznie, bo odpowiada ci na ruch przełącznika, tak? Tak, no, czyli bezpieczników nie sprawdzamy, bo mamy napięcie. Czyli trzeba się dostać do dachu. To otwórzmy bagażnik, Adam, i zobaczmy, nie? Sprawdźmy, wiesz, czy tu się coś nie zahaczyło, wiesz, tak w taki fizyczny sposób, że nie może się rozłożyć, wiesz, bo coś się blokuje, tak? No, wiesz, do góry jest pusto, ma przestrzeń wokół siebie. Teoretycznie możesz go unieść. To fizyczne jakieś przytrzymanie go tutaj w tym to odpada. Gdzie on ma silnik schowany? To jest pytanie. No gdzieś pewnie w jakimś trudno dostępnym miejscu, wiesz, żeby było weselej. Bardzo go próbujemy na rzecz tak, jakby go przejść do góry. Na pewno jest jakiś awaryjny sposób składania tego dachu. A znasz ten sposób? Nie znam. Mamy pomysł taki, że zamkniemy pani ten dach awaryjnie. Na ten moment to będzie coś, co panią uratuje, no bo złożymy pani dach i będziemy się martwić później, czy w zasadzie pani się będzie martwić później, jak go usprawnić. Mhm. Znaczy, no spróbujcie na razie otworzyć tak, aczkolwiek fajnie jakby ta usterka dało się ją naprawić, nie? No zobaczymy, co w ogóle uda się nam zrobić. Mhm. Najpierw skoncentrujmy się na tym, żeby zamknąć, bo taki jest priorytet. A ty wiesz, jak to zrobić? Bo coś mi się wydaje, że nie wiesz. Nie wiem. Nie mam do tego pojęcia. No właśnie widzę. Wiesz, że to się tutaj wszystko składa w harmonijkę, jedno z drugim się mija i tak dalej, nie? To jest idealnie przemyślane, wiesz, wszystko na styk poukładane. Coś to trzyma, chyba że mocniej. Tylko nie wiem, czy nie mówiłem. No wiesz co, wolałbym nie ryzykować. Wolałbym naprawiać tylko dach, a nie jeszcze klapę. Przy takim uchyleniu to my na pewno tego nie zamkniemy. Nie ma szans. Blokuje się. Sobie całym autem ruszam, a to nie puści. Nie, siłowo tego nie ruszysz. Tomek, bo to wygląda koszmarnie w naszym wykonaniu. Amatorsko, nieprofesjonalnie. Pani nam ufa. My nie mamy pojęcia, co z tym zrobić, a jak Polak nie ma pojęcia, co z tym zrobić, to co robi? Dzwoni po szwagę. Nie no, Tomek. To szuka instrukcji i patrzy w instrukcję, jak to miało być. Tada, zobacz sowku. No i co, masz? A zgadnij, po jakiemu języku? Mam nadzieję, że nie po francusku. Po niemiecku. Bedenung, nie umiem tego przeczytać. Ja też nie, nawet nie będę próbował. Tak co, dach, coś tam. Jeszcze nie wiem, co znaczy dach, ale ufen to chyba było otwieranie. Tak mi pasuje do otwierania, wiesz? Idź na tą 76 tonę, zobaczymy, co tam narysowali. Tak, patrz, 76 nie ma. Ty, no jak nie ma 76? No nie ma, 74-77. Ktoś sobie wyrwał. A, patrz, tutaj coś jest w dachach. Jest. Są niby piktogramki, jak to działa. No dobra, no jeden otwarliśmy, tak? Dwa podnieśliśmy. No jest zamknięte i odchylamy. I odchylamy, że się nie da. Tylko, że widzisz, tu jest jakaś rączka z jakimś wichajstrem. Trzeba mieć jakiś cyngwajs, czyli narzędzie, bez którego ta misja się nie uda, tak? Tak. W bagażniku... Coś trzeba przekręcić. Roleta złożona. Tutaj musimy przekręcić imbusem, jakieś zabezpieczenie. I tak. Znowu imbusa włożyć, pewnie po to, żeby się to nie zamknęło. I wysunąć tak, znowu. No i zobacz, z instrukcją da się to zrobić, nie? No. Tam widać, Adam, miejsce na imbusa. Ten nie pasuje. Może ten będzie pasował. No i siedzi. O, i kręci się ładnie w lewo, do oporu. Więcej się już nie wykręci. Zawleczki odbezpieczyliśmy. Tak. I teraz tą klapę mieliśmy odchylić do tyłu. I patrz, się teraz odchyla. Popatrz się. Czyli to jednak działa, nie? Puść. No i widzisz, się blokuje. No i teraz do góry, nie? Teraz idzie. Uwaga na palce. No i tak mamy. Tutaj haczyk zapniemy. No i dobra. Jest tak złożony, co prawda trybem manualnym, awaryjnym, ale może pani jechać, dojedzie pani, zdąży pani. No tak, ale to nie rozwiązuje mi to problemu, nie? Jak już żeście przyjechali, to może weźcie, sprawdźcie tą usterkę, jaka tutaj była. No, możemy się postarać, ale patrząc na to, jak ten mechanizm jest złożony, jak on jest precyzyjny, ile czasu nam zajęło odszyfrowanie tego z instrukcji, no to tak, wie pani, o co chodzi. Może nam pani odpuści, co? A może spróbujecie? Tomek, odmówisz pani, to ty pani odmawiaj. Chciałbyś, ja nie odmówię. Zawsze coś naprawię, wiesz? Weźcie, chłopaki, spróbujcie. To przekonała pani kolegę, to działamy. Działajcie. Jak już jest zamknięty, może się odwieści i ruszy dalej, nie? Spróbuj go w takim razie rozłożyć i złożyć, wiesz? Może coś się stanie takiego, że będzie nam łatwiej znaleźć usterkę, nie? Próbuję otwierać. No i co? Piszczy. No i piszczy. Dobra, to co, Tomek? Odepniemy klemę, niech się komputer nam zresetuje, może po prostu zgłupiał. Jest z powrotem klema zapięta. Czekaj, włączę zapłon.
No prąd jest. Co, otwieram zabezpieczenie. Drugie. No i dalej jeden idzie. No to znaczy, że on wciąż, wiesz, nie wie, gdzie jest. Znaczy, że mamy problem jakiś w elektryce, tak? Nie wiem, należy spróbuję to parę razy potwierdzić, pozamykać, bo może to jakieś czujniki są w zasadzie. Wiesz co, na pewno tutaj jest masa czujników, tylko pytanie jest, który nie działa. Słuchaj. Słyszysz? Otwieram. No czyli tutaj już wiemy, że mamy, wiesz, jakieś czujniki zamknięcia dachu, zgadza się? Może to po prostu trzeba coś przepsikać, bo może to jakiś kurz nasz, gdzieś się to blokuje. Wiesz co, na pewno to jest miejsce, które jest narażone na wszystkie ewentualne. O, teraz widzisz, ruszyłem, nie działa. Ruszyłem, działa. Działa. W Peugeotie 206 CC czujniki odpowiadające za otwieranie dachu znajdują się między innymi nad drzwiami pojazdu. Gdy ulegną zanieczyszczeniu, wówczas sygnał z przycisku nie dochodzi do czujników, a w konsekwencji komputer pokładowy samochodu nie otwiera dachu. Naprawa usterki będzie polegała na wyczyszczeniu czujników. Dobra, to co, myjemy, nie? No jest coś lepiej, ja pokażę na moją stronę. Czekaj, jeszcze zobaczymy zapięciem. Teraz łapię od razu. No i popatrz, ten ładnie łapie. No, i działa. No ale wiesz co, trochę tutaj jakiegoś dziadostwa wyleciało, nie? No, no to co, próbujemy, nie? No. To jak teraz nie będzie działało, to moje pomysły się kończą. Jadę z tematem. O, widzisz, coś się dzieje teraz. No teraz idzie. Jeden czujnik, a tyle problemów. No wygląda na to, że mamy naprawione. Przyczyna była taka dość drobna. Ten samochód ma bardzo dużo różnych czujników, które nam zabezpieczają prawidłowe działanie dachu. Jedne z ważniejszych czujników znajdują się na przodzie otwieranego dachu i one po prostu fizycznie mówią, że ten dach jest zamknięty lub otwarty. No i wygląda na to, że tak zwane bezpieczniki krańcowe nie domagały, zabrudziły się. No one są zawsze narażone na jakieś ubrudzenia. To jest bardzo częsta usterka. Ile to będzie wszystko kosztować? 250 zł dojazd, 250 zł godzina. Pracowaliśmy łącznie 2 godziny, czyli razem 750 zł. Żadnych części nie było. Liczymy się blikiem, ale mam do pani jeszcze jedno pytanie. Bo pani powiedziała, że pani jest instruktorką. Prowadzi pani warsztaty? Taneczne. Jaka to była nazwa? Baciata. Taniec baciata ogólnie pochodzi z Sewilli. No i wiadomo, no, gorące rytmy, Latynosi, Hiszpanie. No, dużo się dzieje, prawda? Jest to taniec w bliskim kontakcie. Trzeba przyjść spróbować. Jak pan zobaczy dziewczyny, jakie ładne. Jak je zobaczy moja żona, to się będę pakował. Tak. A to tak, to po łbie pan dostanie. W trakcie 2 godzin pracy Adam i Tomek naprawili czujniki zamykania i otwierania dachu. Kierująca może wracać na trasę.